Jesteś żebrakiem i tak dalej, kupujesz używane rzeczy. Kupisz tutaj wszystko dużo, dużo taniej niż w sklepach. Też kupują używane rzeczy. Tak naprawdę ludzie zamożni, ludzie bogaci dopiero doceniają pieniądz najbardziej i ludzie bogaci wiedzą, że właśnie drogą oszczędzania i inwestowania, ale między innymi oszczędzania, dochodzi się do majątków. Ciekawe, co ci panowie tutaj tak pchają. No pchają i nie mogą tego dopchać. A myślę, że to beczka piwka jest. Witam was serdecznie. Ja jestem Marcin, a wy jesteście na kanale Bez Ściemy. I dzisiaj wam chciałem powiedzieć o miejscach w Wielkiej Brytanii, gdzie możecie się bardzo tanio ubrać, umeblować, wyposażyć w sprzęty gospodarstwa domowego, w elektronikę i wszystko, co dusza zapragnie. Także to jest jeden odcinek z tej serii, jak oszczędzać, mieszkając w Wielkiej Brytanii. Kiedy nagrałem kiedyś taki odcinek właśnie o oszczędzaniu w Wielkiej Brytanii, to parę osób się odezwało, no tak zwanych hejterów powiedzmy, że nie jesteś żebrakiem i tak dalej, kupujesz używane rzeczy. Słuchajcie, moi drodzy, tak zwane charity shops, które są właśnie tu w Wielkiej Brytanii w ilościach tysięcy albo dziesiątek tysięcy, to są sklepy, do których ludzie oddają swoje używane rzeczy za darmo. I klienci przychodzą i kupują te używane rzeczy, natomiast te pieniądze są przeznaczane na cele charytatywne w większości, w 90 czy 80%, więc to jest jeden z powodów, dlaczego warto kupować w takich miejscach, a drugi powód to jest taki, że kupisz tutaj wszystko dużo, dużo taniej niż w sklepach, niż nowe rzeczy. Często znajdziesz tutaj też nowe rzeczy, często tutaj znajdziesz rzeczy, że tak powiem, trochę używane, które nadal są w bardzo, bardzo dobrym stanie. I jeszcze do tych osób, które właśnie hejtowały, chcę powiedzieć, że moja żona ma tutaj taką małą firmę sprzątającą i sprząta między innymi u milionerów, u tutejszych milionerów, ludzi naprawdę bardzo bogatych, ludzi, którzy mają po 4, po 5 luksusowych samochodów, po kilka domów, ale to nieważne, bo to nie o tym chciałem mówić. I ci ludzie też kupują w takich miejscach, też kupują używane rzeczy, bo to nie o to chodzi, żeby od razu rozwalać wszystkie pieniądze, jakie się ma, tylko tak naprawdę ludzie zamożni, ludzie bogaci dopiero doceniają pieniądz najbardziej i ludzie bogaci wiedzą, że właśnie drogą oszczędzania i inwestowania, ale między innymi oszczędzania, dochodzi się do majątków. Ale to nie jest wykład finansowy. Chcę wam mniej więcej pokazać, co tu możecie kupić. Jak sami widzicie, tutaj sobie można jakieś szafki, komody kupić do sypialni. Są łóżka i materace. No to jest akurat sprzedany. Nie będę wam tu cen pokazywał za bardzo, bo to nie o to chodzi. Chcę po prostu wam zarys pokazać wam taki zarys, co można kupić. Zobaczcie, tu jest łóżko, używane łóżko z drewnianymi obiciami, z materacem i to wszystko wygląda jak nowe. A tutaj mamy lodówkę używaną, no widać, że jest używana, bo jest gdzieniegdzie obita, ale jest, widzę, w bardzo dobrym stanie, na pewno działająca, bo oni tutaj nie przyjmują niedziałających rzeczy. No cenę widzicie, jaką widzicie, to jest na pewno co najmniej połowa ceny z nowej. Tam macie takie łóżko piętrowe dla dzieciaków, też wygląda niemalże jak nowe. Tutaj jest szafa, tutaj jest lusterko, a tam jestem ja. Tutaj mamy sprzęt elektroniczny, a konkretnie monitory, telewizory. Popatrzcie się, taki mały, tu są mniejsze rozmiary, tu są większe, tu są już takie no, naprawdę duże, 42-calowe albo więcej. Ceny za takie telewizory, nie wiem, czy mi się uda pokazać, a tam widzę, że jest za 30 funtów. Tutaj te większe telewizory, no nie widzę tutaj akurat na tych większych cen, może są jeszcze niewycenione, ale one pewnie są po jakieś 50-60 funtów. I to są telewizory na pewno działające i te miejsca też często dają gwarancje na te swoje właśnie rzeczy typu sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, miesięczną, dwu czy nawet trzymiesięczną gwarancję. Tutaj mamy jakieś odtwarzacze DVD, Blu-ray, CD. No też właśnie nie widzę cen, może to są właśnie jakieś świeże datki i jeszcze sprzęt nie został sprawdzony, wyceniony. Możecie kupić mikrofalówkę, możecie kupić jakiś tutaj jest piecyk, monitory do komputera, lampy. I tak jak mówię, tutaj jest i SteamJet. No to jest coś, powiem wam szczerze mówiąc, że nie wiem, co to jest. Jakiś
jakieś coś w rodzaju karszera, tak? Do czyszczenia prawdopodobnie podłóg, do czyszczenia wykładzin, paneli może. Także widzicie, możecie się tutaj wyposażyć we wszystko i powiedzmy, jak macie mieszkanie i chcecie je dopiero wyposażać, no to zakupując tu łóżko, jakieś meble, lodówkę, telewizor, dywan, sofę, to na pewno wydacie, nawet jeżeli weźmiecie te elementy, te, że tak powiem, te akcesoria tutaj najdroższe, czyli te w najlepszym stanie, ale używane, to i tak pewnie wydacie za to wszystko połowę albo 30% ceny to za to, co musielibyście wydać w sklepie jako nowe. I tak jak mówiłem, nie jest to żaden obciach, bo no moja żona przez to, że ma tą firmę sprzątającą i sprząta u tych szkockich milionerów, nie tylko, ale między innymi u milionerów, sprzątał u nich 7 lat, więc jest z nimi już w takim przyjaznym stosunku, rozmawiają sobie po przyjacielsku. To po prostu nieraz się chwali ta kobieta, ta właścicielka domu, milionerka, że kupiła sobie to w charity shop, albo tamto w charity shop, pokazuje, że kupiła to na przykład za 200 funtów, a w sklepie to kosztuje 700 czy 800. No, na tym polega zarabianie, tak? Nie ma czegoś takiego jak obciach, przynajmniej tutaj w Wielkiej Brytanii. Jeżeli możesz na czymś zaoszczędzić, a jesteś milionerem, to też oszczędzasz. No czemu nie? Zaoszczędzisz, to będziesz miał jeszcze więcej pieniędzy. No, ja tak uważam. W oszczędzaniu nie ma nic złego. No oczywiście są kwestie życiowe, że nie należy oszczędzać, że, bo wiadomo, ale wyposażenie domu można oszczędzić. Poza tym w takich miejscach jak to można czasem kupić jakieś niepowtarzalne rzeczy, których nie znajdziecie w sklepie albo po prostu już, no było to w starej kolekcji, już jest wycofane, już nie idzie tego znaleźć nigdzie w sklepie, a jest to fajne, podoba ci się, bo widziałaś u przyjaciółki, przyjaciela, więc kupujesz w takim sklepie i masz to, co chciałaś. Można też do dekoracji domu kupić różne fajne rzeczy. Tutaj, jak sami widzicie, jest jakaś małpka, nie wiem, wykonana z jakiegoś metalu albo przynajmniej imitacji metalu. Dla osób, którym jest zimno, można kupić takie piecyki do ogrzewania. Tutaj widzę bread maker. No mam na myśli, tutaj widzę maszynę do pieczenia chleba, tak? Także, no nie jedną, tu są różne maszyny do pieczenia chleba. Także fajnie, fajnie, możecie nawet takie rzeczy zakupić. No tu przeróżnego rodzaju artykuły gospodarstwa domowego. Tam widzę jakieś tostery, tam widzę jakieś ekspresy do kawy na burze. No tu mikrofalówki mówiłem, no jest tego trochę. Jeśli chodzi o dekoracje, no to sami widzicie różne obrazy. O, tu jest fajne z puzli ułożone, taki jakiś abstrakcyjny obraz. Osobiście nie jestem fanem abstrakcji, ale spoko to nawet wygląda. Ale te obrazy, różnego rodzaju lustra, tu nawet widzę, coś jest dla pieska albo dla kota, wycieraczka przed drzwi. Patrzcie się, zestaw kuchenny, stół z krzesłami. Tutaj różne takie bibeloty dekoracyjne do living roomu, czy tam dużego pokoju, jak wolicie. Tam widzę jakieś poduszki, sofy. No zobaczcie, jakie to jest ogromne i co możecie tu kupić. Tutaj widzę dywan. Tutaj widzę jakiś do ogrodu zestaw. I słuchajcie, i to wszystko można kupić, tak jak mówiłem, za jakieś tam no, grosze w porównaniu do tego, ile trzeba dać za nowe. I słuchajcie, moi drodzy, tutaj się przy tym zatrzymałem, ponieważ kiedyś dokładnie ten materac, ten model moja żona chciała kupić. On jest taki ortopedyczny właśnie dla osób mających problemy z kręgosłupem. I dokładnie ten materac jako nowy moja żona chciała kupić. W efekcie kupiła inny, ale ten, dokładnie ten model, jestem pewien, nowy w sklepie oglądaliśmy. On kosztował prawie 300 funtów. Tutaj jest używany. Co prawda, no nie jest w idealnym stanie, ale jest nadal niewygnieciony. I 75 funtów, czyli 25% z tego, co nowy. A tutaj nawet pralki, lodówki. No jak sami widzicie, ludzie tutaj przywożą, oddają za darmo te swoje rzeczy, a wy możecie tutaj kupić dużo, dużo taniej, jednocześnie wspomagając fundacje charytatywne, więc no... Ja wiem, że w Polsce też są różne komisy z używanymi rzeczami, tylko że tutaj właśnie te charity shopy, te sklepy charytatywne właśnie, o których wspomniałem i w jednym właśnie byliśmy w tym momencie, to no jest ich tutaj mnóstwo. No w samym Edynburgu kiedyś starałem się naliczyć i doliczyłem tam do 130 bodajże, w samym Edynburgu jest 130, w Londynie to już pewnie wchodzi w tysiące,
Także jeżeli, no nie wiem, macie dom, mieszkanie nieumeblowane i chcecie się tutaj wyposażyć, to jedziecie powiedzmy do takiego Edynburga, objeździcie w kilka dni wszystkie te charity shops i po prostu umeblujecie się, no umeblujecie się jak jacyś bogacze za naprawdę dużo, dużo mniejsze pieniądze niż byście mieli kupować nowe. I tak jeszcze raz powtarzam, bo wiem, że odezwą się tutaj głosy, bo właśnie na takich filmach, kiedy mówię o oszczędzaniu, odzywają się głosy, że zachowuje się jak żebrak, czy coś w tym rodzaju. Ja nie rozumiem w ogóle takiego pojęcia, że oszczędzanie to jest zachowywanie się jak żebrak. Mówię, ludzie bogaci oszczędzają, bo znają wartość pieniądza bardziej niż, że tak powiem, przeciętnie zarabiający człowiek. Także nie ma nic złego w oszczędzaniu, nie ma żadnego obciachu w oszczędzaniu. A poza tym, tak jak mówię, w przypadku takich sklepów charytatywnych, ta świadomość, że umebluję czy tam ubiorę się taniej, a jednocześnie wspomogę jakąś fundację charytatywną, dla mnie ta świadomość jest super i dlatego bardzo chętnie robię zakupy w takich sklepach. Jeśli chodzi o te sklepy charytatywne, no to są tutaj różne marki, że tak powiem. Nie będę wam wszystkiego wymieniać, jest niezliczona ilość, że tak powiem, tych fundacji charytatywnej. Wchodzimy do następnej. W wielu takich miejscach, w tych sklepach charytatywnych są również książki. I zobaczcie, jak tutaj jest dużo książek. Tutaj są setki, o ile nie tysiące książek. Dlatego też możecie dużo, dużo taniej kupić książki o różnej tematyce. Czy to książki no, do takiego, powiedzmy, relaksacyjnego czytania, jakieś tam powieści, czy po prostu książki naukowe, książki akademickie. Też dużo, dużo taniej możecie kupić, bo powiedzmy możecie książkę wartą 20 funtów kupić nawet za funta. No i to jest poniekąd też powiązane z tym, co ja robię w Wielkiej Brytanii, bo ja się zajmuję sprzedażą książek używanych, więc w takich miejscach się też między innymi zaopatruję. Miesięcznie kupuję setki książek, odsprzedaję je drożej i to może być naprawdę fajny biznes, ale o tym mówię w innych filmach. A jak jesteście zainteresowani tym, to wstawiam wam właśnie link w opisie. Tutaj macie przykładowo książki po 50 pensów, które kosztowały tam po 7 funtów na przykład. 7 funtów są po 50 pensów. No tu są akurat różne tam, powiedzmy, powieści, opowiadania, no ale jak ktoś lubi czytać, to widzicie, jak tanio można zakupić książkę, przeczytać i oddać ją z powrotem do tego samego miejsca albo sprzedać drożej. A tam jest kolejny, że tak powiem, inna firma. I kolejny tutaj, tym razem ze sprzętem, głównie sprzętem elektronicznym, jak widzicie, smartfony, tablety, tam widzę gry do konsoli PlayStation czy Xboxa, też dużo taniej można kupić. A tutaj widzę, że coś ciekawego otworzyli, nie było tego. Vendo, sklep z owocami i z warzywami, taki duży warzywniak. Fajnie. A tych panów mijaliśmy i nie chcą pomocy. Oczywiście ja nikomu nie odradzam kupowania nowych rzeczy, tylko po prostu ten film ma na celu pokazanie, bo to jest, powiedzmy, film z cyklu oszczędzanie w Wielkiej Brytanii, więc ten film ma na celu pokazanie, gdzie można wyposażyć się w ciuchy, w artykuły gospodarstwa domowego, w meble, w sprzęt elektroniczny, nie przepłacając, nie kupując nowych rzeczy. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany zaoszczędzeniem kasy, nie wiem, na wakacje, czy po prostu na cokolwiek innego, a musi akurat kupować ciuchy, musi kupować sprzęt gospodarstwa domowego, oczywiście mówimy tu o Wielkiej Brytanii cały czas, to zostań ze mną, a no właśnie, to już było. Rozpędziłem się. No to zostań ze mną jeszcze do końca, tak? Zostań ze mną. No ten film właśnie jest dla takich osób, które chcą zaoszczędzić.